Opozycja liczy na odzyskanie władzy w kraju. Swój maraton wyborczych sukcesów chce rozpocząć od Rzeszowa. W najbliższą niedzielę odbędą się tam wybory na prezydenta miasta. Do wyborów prezydenckich w Rzeszowie pozostało już tylko kilka dni. Na ostatniej prostej kandydata opozycji Konrada Fiołka wsparli prezydenci wojewódzkich miast. Chcemy i o to was prosimy, aby z tego miejsca, aby z Rzeszowa, aby z ziemi podkarpackiej poszedł taki wolnościowy sygnał. Do Rzeszowa przyjechali prezydenci m.in. Warszawy, Wrocławia, Sopotu, Łodzi, Białegostoku oraz Poznania i Gdańska. W najbliższą niedzielę wszystko w waszych rękach. Prezydenci dużych miast związani z opozycją parlamentarną mają nadzieję, że wygrana kandydata Fiołka przełoży się na przyszłą wygraną opozycji w całym kraju. Ten pierwszy krok na drodze do odzyskania władzy przez demokratyczną opozycję, przez siły demokratyczne, może być wykonany właśnie tutaj. Jednak brak konkretnej oferty programowej dla Polaków i wewnętrzne spory po stronie opozycji mogą temu przeszkodzić. Jak podkreśla politolog dr Mirosław Chabowski, opozycyjny elektorat skupia się głównie wokół wielkich miast. Obstawiam, że nawet w województwie podkarpackim opozycja nie byłaby w stanie wygrać, a co dopiero w skali całego kraju. Od kilku miesięcy nad przewodniczącym Platformy Borysem Budką zbierają się czarne chmury. Partyjni koledzy obarczają go odpowiedzialnością za niskie notowania w sondażach. W ubiegłym miesiącu oficjalnie wezwali do wewnętrznej przemiany ugrupowania. Tuż po tym Borys Budka rozpoczął aktywność w terenie. Dziś wizytował w Małopolsce i na Podkarpaciu, gdzie wspierał Fiołka. Jednocześnie od kilku tygodni objazd po Polsce prowadzi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i reklamuje spotkania polityczne z młodzieżą pod nazwą Kampus Polska Przyszłości. To jest suma dwóch zjawisk. To jest kwestia umacniania własnej pozycji w partii, ale też wzmacnianie partii jako takiej. Mówił politolog dr Aleksander Kozicki. Media spekulują, że być może prezydent Warszawy chce zastąpić Borysa Budkę i przygotowuje nowy projekt polityczny. Pytanie tylko, czy ktoś poza Trzaskowskim wierzy w szansę jego powodzenia. Trzaskowski dobry moment to miał zaraz po wyborach. Po stronie Platformy Obywatelskiej pojawiło się już oczekiwanie, by do Polski wrócił były szef ugrupowania Donald Tusk i ponownie objął stery partii. Sam Tusk nie wykluczył takiego scenariusza. Mentalnie, emocjonalnie, życiowo jestem gotów podjąć każdą decyzję, by pomóc odwrócić ten bardzo niebezpieczny dla Polski bieg spraw. W najbliższym czasie dojdzie do spotkania Tuska z Budką. Według medialnych doniesień Tusk przeprowadził już rozmowy z Trzaskowskim i prezesem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Sama rozmowa to za mało. Jest konieczność ze strony opozycji skłonienia Donalda Tuska do powrotu do polityki nad Wisłą. A no, ta osoba życia publicznego jest już, można powiedzieć, na innych torach i żyje w nieco innej rzeczywistości. Dla Tuska powrót do Polski byłby degradacją, dodaje dr Kozicki. Obecnie to kandydat opozycji na prezydenta Rzeszowa Konrad Fiołek ma największe szanse na wygraną. Głosy Zjednoczonej Prawicy zostaną rozdzielone na dwóch kandydatów. Wojewodę podkarpacką Ewę Leniart, popieraną przez Prawo i Sprawiedliwość, oraz wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła z Solidarnej Polski, któremu poparcia udzielił dotychczasowy włodarz miasta Tadeusz Ferenc.